Cześć, cześć, tutaj Pawson. Zaczynamy drugi odcinek z GTA. Chciałem wam pokazać ustawienia, jakie mam akurat teraz włączone na karcie. Takim jest, sugerowała mi Nvidia, więc jakie zostawiłem. To jest 4K ustawienia. Wysokie, bardzo wysokie, 2. Ultra. Dobra, nie będziemy nic zmieniać na razie. Chodzi to w miarę przyjemnie. Więc śmigamy. Franklin! I was going down, huh? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chain. Dobra, no to jedziemy. Tak, zapiszemy sobie, wiecie, może weźmiemy jakąś inną furkę. Białą się fajnie jeździło. Ale może spróbujemy czegoś innego na drodze. O Jezus. Gościu w ogóle. Przejechał mnie. Co za sadysta. Tu coś jest. Nie ten guzik cały czas naciskam. Otwieraj furkę. Śmigniemy. Ojeju. Nie chcę tego. Dobra, włączymy na radyjko, posłuchamy miasta. Nie, muszę wziąć tą czarną furę. Nie potrafię się powstrzymać. Chciałem pojeździć tą czerwoną, ale jak widzę tą czarną, to mnie po prostu onieśmiela. Za fajne auto. Trochę się gościu wkurzył. Ciekawe, czy nie zablokuje mi filmu za tą muzę. No jak się bawimy, przeglądam sobie radyjka. O, to pasuje akurat do tego. Dobra, gdzie my jedziemy? Gdzie mamy jechać? Dobra, ciśniemy do niego. A, nawet dla nieco zawracanie ta furka. W poprzednim odcinku trochę miałem za głośno mikrofon. Mówię, tutaj trochę ściszę to. Bo tam było źle mnie słychać. Jak jest za głośno, to niedobrze. Czekajcie, ja zobaczę jeszcze, jak ja mam ten głos ustawiony. Muszę to posprawdzać wszystko, zanim zacznę z wami nagrywać. Nie to. Ustawienia. Dźwięk. Niby są pościszane. To chyba mi się tak wydawało, że tak głośno jest. Dobra. Z tyłu podjadę. O, dużo moc ma to autko. O, to są też fajne furki. Później nimi na pewno pojeździmy. Jak widzicie, 4K. Około 45 klatek. Tak między 40 a 50 mam najczęściej. No i 7C jest jakieś 5-10 klatek więcej. Look, we've been working together for about a few months. Zużycie prawie 10 giga RAM-u. I am very honored to announce to you that you are ponad 5 na karcie. Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar. Super. Your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want. And I will very carefully explain to you why it cannot be. Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son.
But if I did, I want him to be just like you. No, no, nigga. Ah, she śmieje. What's up, homie? What's up, you know? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. Boże, sir. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get us. What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Dobra, idziemy po Montarek. To jedna z początkowych misji. GTA przechodziłem już raz. Mówiłem, miałem przyjemność grać najpierw na 970, bardzo fajnie to śmigało. I na 660 powiem wam, że też nie było źle, naprawdę. Ta gra jest tak zrobiona. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, all right? Nigga, I don't give a shit. It's a reason Simeon... Starał się nie gadać, jak oni gadają. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require a surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. All right, man, look, we go in quiet, in and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brash, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. That Simeon a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him. Dobra, chłopaki, będzie mieć jakiś przeskok w czasie i przestrzeni, mam jedziemy innym autem, ale widzieliście, zawiesiła mi się gierka. Musiałem tutaj zacząć od nowa, dlatego jedziemy inną furą. Nie wiem, może to, że mamy na 4K i karta nie wytrzymuje, albo procek, to się okaże zaraz. Watch me, fool. Hey! Think this crazy motherfucker wants something. No, co tam, mały? Hey, what's up, homie? You all right? Po co się śmieją, że ktoś chodzi w klapkach i w skarpetach, a tam widzicie? Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Be cool, nigga. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. I don't like this shit one bit. Widzicie, jaka jest utylizacja karty graficznej na 100%. Zużywa wszystko, co może. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. Got to be in one of these motherfuckers. Dobra, szukamy w garażach. Może coś będzie. Man, ain't this part of bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. We saw you trying to creep up in here, man. Yeah, you saw this motherfucker? Oh, shit. Oh, shit. Zaczęło się ostro. Trzeba im broni. Będziemy walczyć, widzicie? No, bierz ten pistolet. Więc będziemy teraz strzelać. Na padzie trochę gorzej niż na klawiaturze i myszce. Dobra, gościu dostał łepek. Też dostał łepek. Próbujemy trochę headshotów powalić.
Tam na górę widzę, że wlazł jeden. Narwał mnie. A stał. Jeszcze raz, nie żyje. Następny. Nawet nieźle poszło, panowie. Jestem teraz lepszy, jak widzicie. Okej, się trzeba. Gdzie oni są teraz? Nie widzę go. Chyba na górze jest, dobra. Dobra, nie żyje, kolejny. Ale go ściągnął. To nie byłem ja. I nie żyje Pawson. I tak Pawson gra właśnie. Tylko zabili. Może jednak będę walczył na klawiaturze i myszce. Będę szybciej strzelał. Kolejny. To jest właśnie przewaga PZ-a, że może się w każdej chwili przełączyć na ciekawsze strzelanie. Dobra, na górze jest. Żyje. Jeszcze jeden. Dał kuleczkę. No stał. Dobra, go się spieprza. Przerzucam się z powrotem na... Biorę autko, noszę. Biegnij, mały, biegnij. I gonimy go. Wskakuj, Lemar. Lemar, wskakuj. O nie. Z takim samym się prawie zdarzyłem. Takie Amerykańcy zawsze mnie bawiły. Tędy? Chyba nie, kurde. Ale spierdzieliłem. Tędy? Nie wiem, czy go dogonię. Panowie, z taką jazdą może być ciężko. No, zwiało mi, kurde, jeszcze raz. Nie śmiejcie się, ale dawno nie grałem w tą grę. Idziemy. Ale na pewno się rozgrzeje. Dobra, panowie, wracamy, bo znów się zawiesiło. Nie wiem, o co chodzi, co się dzieje. Gonimy ich. Gonimy go, gonimy. Może chodzi o to, że karta ta jest zużywana na 100%. Może to być powodem. I że jest podkręcona, bo u mnie to się wieszało. Więc teraz ją skręciłem. Kurde, znów tu wjechałem, to nie jest niemożliwe. Ile razy to można wjeżdżać? Dobra, kolejną drogę. Mam nadzieję, że mi teraz nie ucieknie. Jezus Maria, znów to oglądacie, jak mi ucieka.
Tylko mam problemy właśnie z tą głupią tą... powtórkami. Dobra, gonimy ten motor tą moją furą. Macie takie déjà vu cały czas. Nagle pyk, paf, są gra innym autem. Mam nadzieję, że będę mógł nagrywać to 4K. Że dam radę z moją grafiką. Dobra, gonimy ich dobrze, bo w końcu. Dobra, idziemy za nim, ostro. Widzicie, umiem grać, tylko niestety przez te problemy techniczne małe. Za daleko, dobra, zmieścimy się jakoś. Prawie. Problemy techniczne. Wybijam się cały czas z rytmu. Złapiemy go. Będziemy kończyć. Odcineczek. Dobra, gościu, nie macie. O nie. Pójdziemy w prawo, tutaj. Może gdzieś mu przetniemy drogę. Poszedł w prawo. My za nim. I tutaj w lewo. Musimy go dorwać, chłopaczka. Ucieka tym swoim motorkiem. Kluczy między autami. No, spadaj z tego motoru, gościu. Dobra, nareszcie chyba. Stary, jesteś niesamowity. O nie. O nie, no. Teraz mi zwieje chyba. Panowie, nie da rady mu uciec teraz, wyjechać stąd. No jak to gdzie? Dobra, znowu mi zwiął. Może nie. Jeśli weźmiemy inną furę. Chuj jeszcze nie. Co za odcinek będzie w ogóle? Pawson 1000 razy to powinien nazywać. Ale karta zaczyna chyba wytrzymuje teraz po skręceniu do standardowych ustawień. No teraz go szybko złapię, żebyście nie musieli to oglądać. Gościu na rowerku. Spadaj tym lumpem z drogi, no. A ja wiem, bo ja muszę go zastrzelić, a nie... A nie próbuję go zepchnąć. Boże, jak to auto wyskoczyło. Jedź! Wejdziemy wzdłuż. Trochę szybszą drogą. O, gościu. Gdzie tam się schowałeś? Chciał mnie oszukać. Ale mu się nie uda Pawsona oszukać. Pawson zaraz go dorwie. To jest dość łatwe do pęczotek. Bo mówię, jak wybija mnie zawsze to z rytmu. To, że mi się wieszało to. Nie, nie mogę tak.
Dobra, załatwiony. Przejechany. Dobra, weźmiemy, wsiadamy na motor. Szybciutko spadamy. Ganiają nas policjanci. Dobra, chyba zwijemy tędy. Nowa funkcja w GTA, zobaczcie. Będzie taka, że możemy sobie kamerę zmienić na przednią. Jakbyśmy mieli gogę VR-y, to by się jakbyśmy na motorze jechali. Gościu, o fuck. Siadamy. Siadamy na motor i uciekamy. Co za muza w ogóle? Ciśniemy. Nadal. Już powinniśmy zjechać, a ta gra ładnie wygląda. Naprawdę fajowo. No, grafiką jakiś taki sandboxu może się równać, to tylko... No może Wiedźmin, ale to jest całkiem inna gra, ale taka z samochodami to już może się chyba tylko równać Watch Dogs 2. Też jest dość ładnie zrobiony. Liczyłem na Mafię, ale widzieliście sami co było, na kanale mam nagraną całą. I to była dla mnie największa porażka w 2016 roku. Która nie spełniła chyba nikogo oczekiwań. O Jezus, znów się zabiłem prawie na tym motorze. Widzicie, motor to śmierć. Infinity, troszkę przerobione. Dobra, do tego odcinka, jak się już troszeczkę wdrożę, będziemy lepiej grać. Będę wam pokazywał jakieś tam fajne miejsca, też w GTA, które mamy. A tak to na razie tylko jazda. Mniej więcej pokażemy jak to wygląda. Mam nadzieję, że macie monitorki 4K. Tak powtarzałem wcześniej, jak nie macie nawet, to warto sobie włączyć, jeśli jest, mamy odpowiedni mocny, znaczy szybki internet. Nawet te filmy Full HD będą lepiej wyglądać, bo jest bitrain lepszy przy 4K. Bo to jest w ogóle pierwszy gameplay w Polsce nagrywany z GTA w 4K. Zerknę sobie zaraz na internecie nawet, czy ktoś ogląda, a czy ktoś nagrywa 4K gameplayera. Bo let's playa, jak to woli, u mnie zagrajmy. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Ale przynajmniej nam furę oddał. Dobra, zapisało nam się. Więc ja panowie tutaj kończę odcineczek.
i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, hej!